Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację nowej funkcji, która pojawiła się w systemie macOS Ventura. Chodzi mi o tłumaczenie stron internetowych w przeglądarce Safari. Demonstrowałem już Wam, jak to działa w mobilnej wersji Safari w systemach iOS i iPadOS. Demonstrowałem Wam również wtyczkę do przeglądarki Safari, która świetnie tłumaczy wszystkie strony internetowe w naprawdę wielu językach. No a teraz do systemu Ventura Apple wprowadziło takie systemowe rozwiązanie, które umożliwia nam tłumaczenie stron internetowych. I ja dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować, jak to działa. W tym momencie mamy otwarte właśnie okno przeglądarki Safari. W tym momencie jeszcze na mojej szufladzie, ale przełączmy się na jakąś stronę internetową w języku obcym. Może zacznijmy od czegoś prostszego, czyli od języka angielskiego. Mamy tutaj stronę internetową BBC i tutaj sprawdźmy, jak ten tłumacz, który został dodany do systemu Ventura, sobie radzi z tłumaczeniem z angielskiego. Gdzie go szukać generalnie? Generalnie możemy go znaleźć zawsze w pasku narzędziowym. Ja w tym momencie opuszczam okno strony internetowej, czyli wychodzę z interakcji. Idę w lewo na pasek narzędziowy, wchodzę z nim w interakcję, wszystko oczywiście za pomocą czytnika ekranu VoiceOver i idę teraz w prawo do interesującej mnie funkcji, szukam jej. Wybór grupy kart, wróć, idź dalej, raport ochrony prywatności, translate for Safari. To jest wtyczka, którą Wam kiedyś demonstrowałem. Dodaj stronę do listy, certyfikat bezpiecznej witryny, https://, dostępne jest tłumaczenie. I mamy taki przycisk, dostępne jest tłumaczenie. Gdy klikniemy sobie w ten przycisk, menu, on nam się rozwija przetłumacz na polski. I mamy tutaj już ustawione przetłumacz na język polski, przetłumacz na angielski. Przetłumacz na angielski, bo domyślnie te dwa języki tutaj się pojawiają, no bo mamy język systemowy, w moim wypadku polski, stronę w języku angielskim. Preferowane języki wielokropek. Możemy tutaj sobie ustawić preferowane języki, czyli dodać jakieś dodatkowe języki, na które chcielibyśmy tłumaczyć. Tu klikamy, żeby zobaczyć oryginał, bo jak przetłumaczymy sobie stronę, no to ona będzie w tym języku, na który ją przetłumaczymy. A gdybyśmy chcieli zobaczyć oryginał, no to wtedy tu musimy sobie kliknąć. Zgłoś problem z tłumaczeniem. No i jak mamy jakiś problem z tłumaczeniem, no to możemy kliknąć, że tu jest coś źle. Źle zostało przetłumaczone. Ok, no to sprawdźmy, jak to działa. Przetłumacz na polski. Klikamy. Wychodzimy z tego paska narzędziowego i przechodzimy sobie na okno przeglądarki. Możemy oczywiście nacisnąć Voice over J, żeby przejść. I tu słyszeliście, wcześniej było BBC homepage, teraz mamy BBC strona główna i zobaczmy. Strona główna, łącze, linki ułatwień dostępu, przejdź do treści, pomoc w dostępności, zaloguj się, łącze, nawigacja, lista 7 rzeczy. Cała strona w języku angielskim. Jak wyglądają jakieś tam dodatkowe rzeczy? Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona. Przejdźmy sobie może dalej. Były indyjski poseł zastrzelony na żywo w telewizji. Łączę. Indie. Łączę. Łodzie na Dubaj Celerów i raz widokiem z góry na stary Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dostępne jest tłumaczenie. Safari nie odpowiada. I w ten sposób możemy sobie czytać strony, które powstały w języku angielskim. Przetłumaczymy je sobie bez problemu i możemy zapoznawać się z treścią. No to zobaczmy, jak to wygląda w innych językach. Tu mamy Die Welt. Aktuelle Nachrichten, aktualne wiadomości, gazeta niemiecka, więc my znowu sobie przejdziemy do paska narzędzi. Oczywiście, gdybyśmy mieli tylko w jednym oknie, na jednej karcie, mogę sobie ustawić wtedy klawisz skrótu, tak żeby szybko sobie przeskakiwać do tego przycisku tłumaczenia. Dostępne jest tłumaczenie, klikam przetłumacz na polski. I wracam sobie na stronę VoiceOver J. W, zbiór, ulubione sekcja. System ma nowe okno. No i często odwiedzane sekcja. Już widzimy, że strona, która sekcja była system, po... Raport ochrony prywatności. Sekcja. Poza zbiór, pobieranie. Udostępnij. Nowa karta. Nie przeskoczył mi. Nowy element podziału. Dlatego ja rzadko korzystam tutaj z tego skrótu. Łączę.
Okay. 6. Ale już mamy informację. Czytaj. Na stronie. Zaloguj się mój świat. Subskrypcja. Łącz. Nawigacja. Mój świat to jest oczywiście tytuł tego portalu Die Welt. Więcej. Koniec. Koniec. Banner. Nextipskie. Wiadomości dzisiaj. Na pierwszy rzut oka na wiadomości, nagłówki i wszystko, co jest dziś ważne. Do nowej naklejki. RTBSC oddziela się od Tenera Sandro schwarza 19 minut temu. Łączę. No i tak dalej. Możemy sobie czytać wiadomości. Zobaczmy inne języki. To był niemiecki. La Repubblica. News Intemporale. Le notizie i video di politica. La Repubblica. No to tu mamy włoski. Przeskakuję sobie do paska narzędzi. Oczywiście z menu kontekstowego też to można robić. Ale demonstruję wam to po to, żebyście pamiętali, jak to dotrzeć tutaj. Dostępne jest tłumaczenie. Przetłumacz na angielski. Tutaj zobaczcie, nie jest domyślnie przetłumacz na włoski, tylko jest angielski, bo to jest jeden z moich preferowanych języków, więc ja tutaj klikam przetłumacz na polski. Nowy element podziału. System ma nowe. Przechodzimy sobie na stronę. Safari, La Repubblica, News Intemporale, Le Notizie i Video di Politica, La Repubblica, Wiadomości w czasie rzeczywistym, Wiadomości i filmy. I już została przetłumaczona. Banner, menu, system, szukaj, Republiki, łącze, subskrybuj, uśmiech, gadaj, łącze, przecinek. Tu mamy oczywiście menu, przejdziemy sobie gdzieś tam dalej. Uśmiech, gadaj, łącze 27, sekcja, Republika, łącze, 16, 13, 14, stop, nawigacja, edycja, pogoda, sekcja, edycje lokalne, codzienne, usługi, koniec, nawigacja. No dobra, przejdziemy jeszcze gdzieś dalej. Łączę. Petycja dla środowiska. Łączę 77. System ma nowe okno. Koniec, nawigacja. ADV. Główne. Generalnie mamy stronę przetłumaczoną. Jakbyśmy chcieli, możemy oczywiście sobie czytać wiadomości, co tam dzieje się we Włoszech, lokalne wiadomości. No i może jeszcze Le Figaro sobie zobaczmy. Tu, żebyście mieli znowu podgląd, że całość jest po francusku. I znowu przejdę sobie do paska narzędzi. Dostępne jest tłumaczenie. Przetłumacz na polski. Przetłumacz na polski. Klikam. Przetłumacz na polski. I zobaczmy, jak nas tutaj przetłumaczyło. Zwinięte po lewej. Wchodzimy na stronę i mamy informacje po francusku nadal. I zobaczcie, skoczmy sobie. Mamy tutaj informacje po francusku, ale zaloguj się przez Google. Na części strony mamy informacje po polsku. Pod tym względem ta funkcja tłumaczenia w przeglądarce Safari działa bardzo słabo, bo ona przetłumaczyła nam tylko taką nakładkę na stronę internetową samej gazety, nie przetłumaczyła nam treści gazety. I to według mnie jest bardzo słabe i to jest duży minus tego rozwiązania, z którego korzystać mamy w końcu do tłumaczenia i my nie musimy wiedzieć, szczególnie jeśli treść danej strony jest w języku dla nas obcym, że jakiś jej element to może być jakaś zewnętrzna nakładka. To jest bardzo słabe. Kolejna rzecz, którą chciałbym wam pokazać, ja tu może pozamykam te karty, żeby troszkę tam ożywić tą wyszukiwanie. Markę. Zamknij BBC. Może dajmy tak. Tu mamy BBC, to ja wejdę z powrotem może na jakąś, nie wiem, jeszcze raz otworzę moją stronę i ponownie wywołam stronę BBC i zwróćcie uwagę, powinien się pojawić taki komunikat, jeśli ja wpisuję bbc.co.uk. Jeśli ten adres będzie się wywoływał, to VoiceOver powinien nam zaanonsować, że strona w danym języku jest do przetłumaczenia. Ja daję Enter. Czekamy, czy nam powie coś VoiceOver. Nic nie mówi. Strona za szybko się załadowała. Może ją odświeżymy. Odśwież stronę. Online quality survey. Ma jakieś treści na wierzchu, to
Nie działa, a zobacz, może inne tam. Jak to ten jest? Zawartość zaznaczona inteligentne pole wyszukiwania z adresem bezpiecznym. No nie, spróbujmy jeszcze raz. bbc.co.uk. www.bbc.com. Safari nie odpowiada. BBC Home, zawart. No nie, za szybko się strona ładuje, ale co do zasady, jeśli wchodzimy na strony internetowe, które przeglądarka daje radę obsłużyć, przetłumaczyć, wtedy VoiceOver anonsuje nam taką informację, że możliwe jest przetłumaczenie danej witryny i to jest fajna rzecz, fajna informacja, bo wtedy możemy spróbować rzeczywiście dostać się do tej informacji, ją po prostu tłumacząc. Niestety nadal, gdy mamy do czynienia z takimi językami jak szwedzki, jak fiński, nie jesteśmy w stanie ich przetłumaczyć w sposób automatyczny za pomocą tego narzędzia od Apple, co jest o tyle dziwne, że przecież Siri na przykład jest obsługiwana po fińsku i zupełnie nie rozumie, dlaczego też ta funkcja tłumaczenia automatycznego nie występuje w języku fińskim. W każdym razie chciałem wam zademonstrować, że jest takie rozwiązanie, że bardzo fajnie ono działa z VoiceOverem, jest bardzo proste do implementacji, no i wcale nie musimy go gdzieś tam pobierać, doinstalowywać i tak dalej, bo ono po prostu już jest na stałe, na dzień dobry w systemie macOS Ventura. Tak więc wreszcie Safari ma takie podstawowe rozwiązania, jakby chociażby Chrome, i można w ten sposób szukać informacji na interesujące nas tematy tak naprawdę w bardzo wielu miejscach na świecie. Tyle z mojej strony w tym odcinku. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć, jeśli tylko będę znał odpowiedzi. Na dzisiaj kłaniam się wam nisko. Zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.